Witajcie drodzy uczniowie. Zapraszam Was na lekcję kształcenia słuchu. Dziś będziemy utrwalać wiadomości o poznanych gamach. Taki jest temat lekcji. Można już sobie przepisać. Lekcja 17. Utrwalenie wiadomości o poznanych gamach. Tak. W pierwszym ćwiczeniu będziemy po prostu rozpoznawać rodzaj gamy ze słuchu. Natomiast drugie ćwiczenie będzie wymagało od nas rozpoznania danej gamy i podpisania jej. Ale zanim to zrobimy, ponieważ kiedyś gdzieś tam wysłałam Wam takie ćwiczenia i wiem, że niektórzy się w nich trochę pogubili, bo może to było rzeczywiście za wcześnie. Zanim to zrobimy, zanim przystąpimy do drugiego ćwiczenia, to proszę popatrzeć tutaj. Na razie tylko popatrzcie. Dobrze by było, znaczy byłoby cudownie, ale wiem, że będzie to wymagało bardzo dużo pracy, żeby to sobie przepisać w jakiś sposób. Bądź też yy, no właśnie, zrobić zdjęcie klatki stop i wydrukować. To też jest, to też jest myśl. O, to nie wszystko. To nie wszystko, to jeszcze jest druga strona. I wiem, zdaję sobie sprawę, że tego jest dużo. Wiem, już słyszę te jęki. Tak, ale omówmy może najpierw temat i może nie trzeba będzie przepisywać, tylko wystarczy wydrukować albo po prostu zrozumieć. Poznaliśmy do tej pory sześć gam. Trzy gamy durowe: gamy C-dur, G-dur i F-dur oraz ich gamy równoległe. Równoległą gamą cedur jest gama amol. Pamiętacie, jak ją tworzymy o tercję małą w dół: gama cedur, gama amol. Potem kolejna para gam równoległych to gama giedur i gama E-mol, które mają tylko jeden krzyżyk: FIS. Kolejna para, ostatnia już to gama F-dur i gama d mają jeden piękny bemol. Jest to bemol B. Tak. I w przypadku gam durowych problem jest bardzo mały, ponieważ one nie mają odmian. A zatem, gama C-dur, no to jest zbudowana po prostu z 8 stopni. Pół tony są pomiędzy trzecim i 4, 7 i 8 stopniem. Gama ta ma triadę harmoniczną, proszę popatrzeć. O, każda gama durowa ma swoją triadę. Gama giedur, jeden krzyżyk przy kluczu, rozpoczyna się oczywiście od dźwięku G i stąd nazwa G-dur. Triada giedur, zwykła i łamana, to już pozostawiam Wam do przestudiowania sobie. Jak będziecie przepisywać, bo to jest cudowny sposób. Uczenia się, bardzo dobry. Większość z Was jednak jest wzrokowcami. A zatem proszę sobie przepisać. Gama G-dur, triada G-dur. Gama F-dur zaczyna się od dźwięku F. I triada F-dur również zwykła i łamana. Tak, czyli teraz oddalam się trochę i jeszcze raz, proszę, proszę rozumieć to, zrozumieć. Gama durowa i jej triada. Gama durowa i jej triada. Gama durowa i jej triada. Natomiast w przypadku gam molowych, o to tutaj już jest troszkę więcej komplikacji. Dlaczego jest więcej komplikacji? Dlatego, że mają po prostu swoje odmiany i każda gama molowa, każda, 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 czyli gama a mol, e mol i d mol ma swoje odmiany. Co już dobrze wiecie. Yy, może być naturalna lub też eolska, nie ma żadnych yy, żadne stopnie nie są podwyższone. Yy, gama molowa harmoniczna, która ma podwyższony siódmy stopień i proszę popatrzeć. Amol harmoniczna. Emol harmoniczna. Siódmy stopień podwyższony. Demol harmoniczna. Siódmy stopień podwyższony. Gamy molowe. Gama molowa dorycka. Amol dorycka. Szósty, siódmy stopień podwyższony. Emol dorycka. Szósty, siódmy stopień podwyższony. Demol dorycka. Szósty, siódmy stopień podwyższony. No, i oczywiście te zabiegi w postaci podwyższania poszczególnych stopni gamy powodują zmiany w umiejscowieniu półtonów, bo jak w gamie molowej naturalnej one występowały między drugim, trzecim, piątym, szóstym stopniem, tak już w harmonicznej mamy drugi, trzeci, piąty, szósty, siódmy, ósmy, ponieważ siódmy stopień został. O pół tonu podwyższone. I to już spowodowało zmianę, yy, zmianę występowania półtonu. Zresztą popatrzymy. Wszędzie jest taki sam wzór. Drugi, trzeci, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Była na to piosenka, ale teraz jej nie będę już powtarzać. Znowu drugi, trzeci, piąty, szósty, siódmy, ósmy. I, i przechodzimy do gamy molowej doryckiej, w której są podwyższone dwa stopnie, szósty i siódmy. I mamy mi półtony między drugim, trzecim siódmym, ósmym, drugim, trzecim, siódmym, ósmym, drugim, trzecim, siódmym, ósmym. No nie będę już przypominać, no, chociaż przypomnę, że każda gama molowa bierze swoją nazwę, nazwę czyli A mol, E mol, D mol od pierwszego dźwięku. Gama A mol musi się zaczynać od dźwięku A, gama E mol musi się rozpoczynać od dźwięku E. Gama demol zaczyna się dźwiękiem D. No i oczywiście oprócz odmian, to gamy molowe mają również swoje triady. I najczęściej, chociaż nie zawsze, bo ja to, to pisałam też już, że nie, nie zawsze jest yy, taka triada, że ma, jest mol tonika mol subdominanta i dominanta jest durowa. Nie zawsze, czasami jeśli ten siódmy stopień nie jest podwyższony, to dominanta może być również molowa. Ale my tutaj mamy, tak jak było w podręczniku zapisane, czyli najczęstszy zapis, najczęstsze stosowanie triady A-mol to mol tonika, mol subdominanta i dominanta durowa. Mol tonika, mol subdominanta, dominanta durowa. Mol tonika, mol subdominanta i dominanta durowa. Nie zaszkodzi i zachęcam, żebyście sobie po prostu yy, grali to. Najzwyczajniej na świecie. Teraz już no jakby bardzo długo by ta lekcja trwała, gdybym każdą gamę chciała po kolei zagrać, ale Wam nie zaszkodzi. I proszę, jeszcze tutaj jest informacja dotycząca triady. Jak ktoś nie pamięta, triada harmoniczna to trzy trójdźwięki zbudowane na pierwszym, czwartym i piątym stopniu gamy. Na pierwszym piętrze, na czwartym piętrze, na piątym piętrze. Na pierwszym stopniu mieszka tonika, na czwartym subdominanta i na piątym dominanta. Tak, i z tą wiedzą, moi kochani, przeniesiemy się do lekcji 17. Ćwiczenie pierwsze, no to już po prostu rozpoznajemy ze słuchu. Uwaga, pierwsza gama. była moll harmoniczna. Wpisujemy MH. Druga, proszę. To była gama durowa. I trzeci przykład Można sobie odtworzyć jeszcze raz. To była gama molowa dorycka. Pierwszy tetrahort molowy, drugi durowy. Czwarty przykład. naturalna, MN lub ME, czyli molowa eolska lub molowa naturalna, tak, i kolejny przykład. Melodyczna, czyli w górę dorycka, a w dół naturalna. na no bardzo harmoniczna i ostatnia. Do rycka. Tak, proszę sobie słuchać, odtwarzać żeby jeszcze się zaznajamiać. No i grać sobie te gamy. Bo w końcu tu już macie naprawdę już chyba nikt nie będzie narzekał. Kompendium wiedzy. O, Narzekać to możecie tylko na ilość przepisywania, bądź też fotografowania i potem drukowania. Ja to rozumiem, rozumiem. Rozumiem, że może to troszkę być uciążliwe. No, ale warto, warto. I uwaga, drugie ćwiczenie. Trzeba rozpoznać gamy i podpisać je. I proszę. Specjalnie zrobiłam to tak, żeby, żeby nie, jakby nie mieszać jeszcze tych gam, nie robić takie, takiego mętliku, tylko po prostu po kolei powolutku. Pierwsza gama, proszę, zaczyna się od jakiego dźwięku? Zaczyna się od dźwięku C. No to teraz uwaga, uwaga, która gama zaczyna się od dźwięku C? Która z tych wszystkich? No właśnie. Gama cedur, czyli wpisujemy tutaj po prostu. Po prostu cedur. Po prostu cedur. Można sobie zagrać też, żeby się utwierdzić w tym przekonaniu, proszę. Od C. No nie może być inaczej. I teraz proszę, która gama zaczyna się od dźwięku G? Tylko Gdur. Tylko Gdur. I teraz uczulam was na jedną rzecz, która się zdarzała w poprzednich latach, po prostu się zdarzała. Że pisały dzieci na przykład giedur naturalna albo giedur harmoniczna. Nie ma. Po prostu, musi, niech wasz wzrok sobie zapamięta, że gamy durowe nie mają odmian. Nie mają, nawet można napisać sobie: Uwaga, uwaga. Gamy durowe nie mają odmian. Brak odmian. Nie ma. Nie ma w sprzedaży. Dobrze, i kolejna gama. Zaczyna się od dźwięku F. A zatem patrzymy na wszystkie nasze gamy: C dur, A mol, G dur, E mol, F dur, D mol. A musi to być gama F dur. Bo oczywiście póki co nie znacie innych gam. Nie przerabialiśmy. Więc tylko takie mogą być. I idziemy dalej do następnego przykładu, proszę. Zaczyna się on od dźwięku A. Patrzymy, czy przypadkiem nie ma jakichś dodatkowych, czy nie są jakieś stopnie podwyższone. Ale nie ma. A zatem, no, ja już tu od razu kieruję telefon na gamę Amol. Tą. W której nie ma żadnych stopni podwyższonych, a więc musi to być gamma amol. Wpiszę to tutaj od razu. Amol. Wystarczy napisać nad, chyba że ktoś napisze eol, eolska. Nad naturalna albo eolska. Dalej. Znowu mamy gamę Amol, no bo zaczyna się od dźwięku A, ale któryś stopień jest podwyższony. Skoro ten jest ostatni, czyli ósmy, no to ten musi być siódmy. Siódmy stopień podwyższony ma gama Amol Harmoniczna. I wpisujemy. A Mol. Wystarczy napisać Harm. I już wszystko będzie wiadomo. Mhm. I kolejny przykład. Znowu zaczyna się od dźwięku A. Które stopnie są podwyższone, proszę powiedzieć. Sió y, szósty i siódmy. Czyli będzie to gama. Amol. Dor. Dorycka. Szósty i siódmy stopień podwyższony. Magama Amol do Rycka. Idziemy dalej. Kolejny przykład od dźwięku E. Napiszę to może. Nie wiem, czy to się tak filmuje dobrze, jak powinno. O, jest E. Ewidentnie jest dźwięk E. Bez żadnych y, y, podwyższanych stopni. E. Mol naturalna. E-mol, E-olsk. I wpisujemy. E-mol nad. Wystarczy nad i już wszyscy będą wiedzieć. Proszę. Znowu e -mol, Znowu e emol e -mol z podwyższonym siódmym stopniem. Gama e -mol z podwyższonym siódmym stopniem. To jest gama e -mol harmoniczna. e -mol. Harm I proszę, znowu gama emol z podwyższonym szóstym i siódmym stopniem. E-mol z szóstym i siódmym stopniem podwyższonym to jest emol dor. Czyli dorycka. Tak, jeszcze chwilkę. Ja wiem, że już jest długo. Ja wiem, ja wiem. Dźwięk D. Od dźwięku D musi się zaczynać tylko i wyłącznie gamma demol. Jaka? Bez, bez podwyższonego żadnego stopnia, czyli ani siódmy, ani szósty nie jest podwyższony, a zatem jest to gamma. Demol naturalna. Jak ktoś jeszcze ma silną potrzebę napisania eolska, proszę bardzo. Wpisuję. Kolejny przykład. Znowu od dźwięku d, a zatem no, jest to gamma demol. Na pewno z podwyższonym siódmym stopniem. Demol z podwyższonym siódmym stopniem jest to gamma demol harmoniczna demol harma i ostatni przykład Dobrnęliście do końca Brawo za wytrwałość gamma demol dorycka demol dor Podwyższony jest szósty stopień poprzez kasownik i siódmy stopień. Tak i również proszę, proszę, żeby sobie, żeby sobie te gamy grać. Grać i nazywać, grać i nazywać odpowiednio. Być świadomym tego, który stopień jest podwyższony, w której gamie. Na razie na dzisiaj tyle. Zobaczcie, co nas czeka na następnej lekcji. Ale to pomyślimy o tym jutro. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.